Ulica Świdnicka we Wrocławiu umiera. Taką opinię można coraz częściej usłyszeć w mieście. W tym reprezentacyjnym miejscu ubywa eleganckich sklepów, które ustępują miejsca lumpeksom. Urząd Miasta rozpoczął konsultacje społeczne w tej sprawie po to, by jedna z najstarszych ulic we Wrocławiu odzyskała blask. Jadwiga Jarzębowicz zadaje pytanie, czy sklepy z używaną odzieżą powinny być wizytówką jednej z głównych ulic europejskiej stolicy kultury. Wydawałoby się, że miejsce sklepu z tanią używaną odzieżą jest na przedmieściach, a tu wprost przeciwnie. Przy ekskluzywnych ulicach Wrocławia lumpeksy powstają jeden obok drugiego. Ubolewam nad tym codziennie przechodząc tędy z pracy, że właśnie w takim miejscu, gdzie witamy turystów, gdzie jest, no przypuszczalnie powinno być wizytówką miasta, są takie lokale, a nie inne. To jednak prywatne lokale i urzędnikom nic do tego, co się w nich mieści. Nie możemy powiedzieć, nie chcemy lumpeksów. Klienci pokochali sklepy ściuchami za grosz. Nieraz takie drobiazgi, jakieś apaszki, których nie ma w sklepach. Macie Państwo tutaj z jednej strony, prawda, średniomarkowy sklep Diesla, tutaj jest wybór. Nie wydaje mi się, żeby to raziło. Jest sklep jak sklep, zwykły, odzieżowy. Wrocławski magistrat ma inną wizję centrum miasta. Żeby te główne ulice Wrocławia, myślę o ulicy Łaskiej czy Świdnickiej, żeby odzyskały taki blask i były takimi ulicami reprezentacyjnymi. Nikomu nie można narzucić ani estetyki, ani branży, ale podziałać ma dobry przykład, porady i konsultacje w ramach rozpoczętego właśnie miejskiego programu. Zależałoby nam wszystkim, żeby te witryny przyciągały uwagę, były eleganckie, szykowne, czyste przede wszystkim. Monika Idzikowska, stylistka i projektantka, uważa, że lumpeksy mogą być piękne. Lumpeksy są chyba właśnie najbardziej inspirującym miejscem, które do tej pory mnie przyciąga. Gdyby tylko chcieli i pozwolili, w 100% tak. I w ten sposób lumpeksy, byle ładne, można dopasować do europejskiego miasta. Nie ma się co dziwić obecności sklepów z używaną odzieżą w ścisłym centrum Wrocławia. Wystarczy się rozejrzeć. Wszystko tutaj, od budynków aż po bruk, jest przecież z drugiej ręki. Wrocław, Jadwiga Jarzębowicz. Właściwie tych rąk było więcej, bo Wrocław w swojej historii był przecież miastem czeskim, niemieckim, habsburskim, no i oczywiście polskim.